Cześć. Toyota Land Cruiser to legendarny model, który będąc na rynku już kilkadziesiąt lat udowodnił, że zasługuje na miano niezawodnej japońskiej terenówki. W tym filmie przybliżę Wam sylwetkę najnowszej odmiany J300. Przybliżenie wszystkich sylwetek Land Cruisera wymagałoby dłuższej chwili, dlatego aby Was nie zanudzić, odniosę się jedynie do ostatnich modeli. Seria J300 zastąpiła największą odmianę J200, która przez pewien czas była nawet dostępna w polskich salonach. Musiała ona jednak zostać wycofana z rynku ze względu na normy związane z emisją. Aktualnie w salonach dostępny jest jedynie mniejszy wariant J150. Projektując odmiany J300 nie starano się zachować analogii z 200. Mamy tutaj zupełnie nowy język stylistyczny. Wspólne z poprzednikiem zostały jedynie wymiary, kąty natarcia, zejścia oraz rampowy, a także maksymalna głębokość brodzenia. Wizualnie jednak to dwie zupełnie inne koncepcje. Seria 300 to bardziej pudełkowate kształty i chociażby większy grill, aczkolwiek z podobnym użebrowaniem jak w przypadku 200. Samochód został zbudowany na nowej platformie GAF i jest to pierwsza konstrukcja w architekturze TNGA bazująca na ramie. W nowym modelu możemy liczyć na większą sztywność nadwozia, lepsze zdolności terenowe oraz większy komfort, ale do tego jeszcze wrócę. Zaglądając pod maskę możemy poczuć smutek i niedosyt, dlatego że z gamy silnikowej zniknęła V8. Puryści będą płakać, ale to nie znaczy, że zabraknie nam tutaj mocy. Pod maską prezentowanego samochodu pracuje jednostka 3,5 V6 z podwójnym doładowaniem. Moc jest na poziomie 409 koni mechanicznych, a maksymalny moment obrotowy wynosi 650 Nm. Są też rynki, gdzie ten silnik ma 415 koni. Są to parametry lepsze od montowanego wcześniej silnika V8, który miał pojemność 5,7 oraz moc 380 koni. Kolejny silnik benzynowy, jaki może trafić pod maskę tego auta, to starsza konstrukcja, 4-litrowe wolnossące V6, które ma zapewnić 271 koni mechanicznych. Jest też nowa jednostka wysokoprężna o pojemności 3,3 litra i mocy od 299 do 309 koni w zależności od rynku sprzedaży. Warto teraz zajrzeć do środka i sprawdzić, czy nadal możemy liczyć tutaj na luksus znany z największych modeli Land Cruisera. Czas na taki szybki przegląd wnętrza. Jeżeli chodzi o kieszenie w drzwiach, to nie są one zbyt duże. 1,5-litrowa butelka z wodą się tutaj nie zmieści. Mamy tutaj dwa miejsca na kubeczki. Jedno miejsce ma taką regulację, więc możemy wsadzić tutaj większy kubeczek. Tutaj pod podłokietnikiem, który może się uchylić albo w stronę kierowcy, albo w stronę pasażera, mamy taką malutką półeczkę, którą możemy wyjąć albo przesunąć, a tam niżej mamy lodówkę. To pamiętam akurat z poprzedniego Land Cruisera, fajnie, że to zostało. Tu mamy półeczkę na telefon, ale nie widać, żeby tu była możliwość ładowania bezprzewodowego. Tutaj bardzo fajna też półeczka. Szkoda, że twardo wykończona, drobiazgi mogą tutaj nieco hałasować. Tutaj pod taką zaślepką mamy wyjście 12 V i pewnie to są przewidziane miejsca na porty USB. Jedyny port USB, jaki znalazłem, znajduje się tutaj. I jeszcze są z tyłu, ale to są porty do ładowania jedynie. Co poza tym, schowek przed pasażerem, dosyć duży, dwupoziomowy, nieźle. Swoją drogą, sporo tej literatury na temat tego auta producent dostarczył, także będzie co czytać. No i jeśli chodzi o schowki, to tyle. Powiem szczerze, że spodziewałem się większego luksusu. Wszystko w dotyku jest takie, nazwijmy to, toyotowskie. Ja oczywiście nie spodziewałem się przepaści, ale liczyłem, że w Land Cruiserze tego luksusu będzie troszeczkę więcej. Chociażby w kwestii materiałów. Tam na drzwiach również mamy plastik, który nie jest zbyt miły w dotyku. Tutaj również to również jest twarde i oczywiście na pewno jest lepsze niż w Yarisie czy Corolli. Niemniej po Land Cruiserze tej serii spodziewałbym się czegoś lepszego. A teraz przyjrzyjmy się, co tutaj możemy obsługiwać. Hamulec ręczny, elektryczny, tutaj mamy możliwość włączenia reduktora. Tutaj jest blokada centralnego mechanizmu różnicowego. Możecie się zastanawiać, czy tutaj nie powinna być blokada tylnego mostu. No, ona jest ukryta tutaj.
Tutaj wybieramy tryby jazdy, tutaj włączamy możliwość ruszania z drugiego biegu, kiedy nie potrzebujemy jakoś wybitnie szybko ruszać ze świateł. Panel klimatyzacji, fajnie, że manualny. Mamy tutaj dostęp do wszystkiego, co jest nam aktualnie potrzebne. Te zaślepki pewnie kryłyby jakieś dodatkowe wyposażenie. Jeżeli chodzi o menu, proste, czytelne, ładnie narysowane. Mamy tutaj obsługę Apple CarPlay i Android Auto. Przed oczami kierowcy mamy grafiki, które już zdążyliśmy poznać w innych modelach. Tutaj żadnej rewolucji nie ma. Wszystkie najbardziej potrzebne informacje są przed oczami kierowcy. A na co mogą liczyć pasażerowie z tyłu? Przede wszystkim na naprawdę dużo miejsca. Nad głową mam ponad 5 palców w wolnej przestrzeni, więc myślę, że osoby o większym wzroście spokojnie by się tutaj odnalazły. Przestrzeni jest naprawdę bardzo dużo. Nikt tutaj nie będzie narzekać. Jeśli chodzi o wymiar praktyczny, to kieszeń w drzwiach nie jest zbyt duża. Podobnie jak z przodu, 1,5-litrowa butelka się tutaj nie zmieści. Tu mamy mały schowek, powiedzmy, że mógłby tutaj wejść telefon. Jeżeli chodzi o schowki, to pasażerowie z tyłu mają dostęp do schowka w podłokietniku. To jest bardzo ciekawe. Jeżeli bym siedział w samochodzie, powiedzmy, z końca lat 90., absolutnie by mnie to nie zdziwiło. Natomiast po najnowszym Land Cruiserze serii J300, czyli tej największej, najbardziej luksusowej, no to liczyłbym tutaj przynajmniej na wyświetlacz z możliwością regulacji temperatury. Możliwe, że w tej wersji po prostu nie jest to zamówione, niemniej no, jest to mały dysonans. Poniżej mamy dwa porty USB i wyjście 12 V. Podłokietnik duży, wygodny, z dwoma miejscami na kubeczki. Ogólnie ta tapicerka podoba mi się. Może się kojarzyć z Wersalką, ale wygląda to ciekawie, nie tuzinkowo. Dokładnie 5 lat temu jeździłem 200 i sporo z tamtej przejażdżki pamiętam, dlatego będę mógł się w tych wrażeniach z jazdy odnieść troszkę do poprzednika tego modelu. To, co poczułem od razu, to nieco inny komfort jazdy. Ten samochód wybiera nierówności w lepszy sposób niż 200. Robi to z większą gracją i mniej takich negatywnych bodźców płynących z jezdni gorszej jakości płynie tutaj do nas, do kabiny. Niewykluczone, że wpływ na to ma przeprojektowane tylne zawieszenie. W najnowszym modelu zmieniono chociażby kąt amortyzatorów względem kół, aby ich praca była maksymalnie równoległa do osi, w jakiej porusza się koło podczas jazdy po nierównościach. Ten samochód połyka dziury, jakby to był jego najlepszy posiłek, który może spożyć w ciągu dnia. Robi to tak dobrze, że w zasadzie mógłbym w samych superlatywach wypowiadać się o kondycji naszych dróg. Kiedy będziemy chcieli nieco szybciej pokonać zakręt, poczujemy, że nadwozie lekko się wychyla. Mimo że samochód jest lżejszy od poprzednika o około 200 kg oraz został obniżony środek ciężkości przez umieszczenie silnika wraz ze skrzynią biegów nieco niżej, to nadal samochód sprawia wrażenie ociężałego. Widoczność jest bardzo dobra, ale ten samochód ma takie gabaryty, do których europejscy kierowcy nie są przyzwyczajeni, więc należy poświęcić małą chwilę, żeby nauczyć się, jaki jest promień skrętu tego auta i czego można się spodziewać na parkingu, bo samo znalezienie miejsca już jest pewnym problemem, a wciśnięcie się w jakieś ciasne miejsce gdzieś pod marketem to będzie nie lada wyczyn. Jeśli chodzi o manewrowanie, to tutaj mamy oczywiście zestaw czujników, jest też kamera cofania, która moim zdaniem mogłaby być troszeczkę lepszej jakości, bo biorąc pod uwagę stopień zaawansowania technologicznego tego samochodu, jego cenę i przede wszystkim, że jest to, no wiecie, topowy Land Cruiser, no to spodziewałbym się nieco lepszego obrazu. Pod maską 3,5 litra V6 z dwoma turbinami, ponad 400 koni i to czuć. Jestem teraz w miejscu, gdzie mogę sobie pozwolić na mały sprint, może nie do setki, ale do 70 na pewno.
Jest nieźle. Samochód naprawdę nieźle zebrał się do tych 70 na godzinę. Skrzynia szybko sobie poradziła z tą masą i z przeniesieniem napędu na koła. Natomiast mam pewne zastrzeżenia do niej, bo kiedy będziemy sobie jechać tak jak teraz 50 i wcisnę gaz do końca, to jednak mija chwila, zanim samochód wyrwie do przodu, więc no tutaj małe negatywne zaskoczenie, że skrzynia, kiedy ruszamy od zera, zmienia biegi bardzo szybko, natomiast kiedy chcemy szybko zredukować, no to potrzebuje chwili, aby się zastanowić, czy aby na pewno chodzi nam o to, aby szybko przyspieszyć. Fotele są bardzo wygodne i miękkie, więc pokonywanie kolejnych kilometrów tym samochodem to czysta przyjemność. Jedyne zastrzeżenia mam do podłokietników. Zarówno ten po prawej stronie, jak i ten pod lewym łokciem są troszkę twarde. Szkoda. Teoria jest taka, że od 200 ten samochód jest bardziej dzielny terenowo, może sobie na więcej pozwolić. Co prawda szkoda byłoby go zabierać w błoto. Właściciel wystawił ten samochód na sprzedaż, więc to zrozumiałe, że nie będziemy go topić i sprawdzać w praktyce jego właściwości terenowych. Należy uwierzyć na słowo inżynierom i właścicielom, którzy ten samochód w teren już zabierali. Za większą dzielność terenową oraz komfort podczas codziennej jazdy odpowiada też nowo wprowadzony system, który monitorując powierzchnię, po której aktualnie jedziemy, jest w stanie kontrolować pracę przedniego i tylnego stabilizatora, aby zwiększyć skok zawieszenia w terenie lub usztywnić nadwozie w zakrętach. Niemniej, tak jak wspomniałem wcześniej, samochód mimo tego nie jest mistrzem szybkiego pokonywania zakrętów. Mamy tutaj trzy tryby jazdy: sport, normal i eko. Oczywiście w sporcie samochód żwawiej reaguje na dodawanie gazu, a w eko jest nieco bardziej uspokojony. I to jest jedyna różnica, nie ma tutaj żadnych zmian, jeśli chodzi o zawieszenie. Czujemy tylko, że auto inaczej reaguje na dodawanie gazu. Jeżeli by kogoś interesowało zużycie paliwa, to średnio to jest około 16 litrów. Właściciel powiedział, że rekordowo udało mu się zejść do 9 litrów w trasie, ale jest to jazda na granicy rozstroju nerwowego. Ten samochód budzi ogromne zainteresowanie na ulicy. Jego właściciel powiedział, że kiedy jest gdzieś na stacji benzynowej, podchodzą do niego ludzie i chcą sobie zrobić zdjęcie. No nie z właścicielem, ale z samochodem. Wszyscy pytają, czy to jest ten Land Cruiser, który niedawno się pojawił, którego niestety na naszym rynku nie będzie. Właściciel ze smutkiem potwierdza, że w salonach go kupić nie można, ale można skorzystać z usług jego firmy i wtedy on w mniej więcej 3 miesiące takie auto dla klienta sprowadzi. My zajmujemy się sprowadzaniem Land Cruiserów z rynków Emiratów Arabskich. Są to samochody w specyfikacji GCC. Głównie z uwagi na to, że nie wymagają one żadnych przeróbek w przeciwieństwie do samochodów ze Stanów Zjednoczonych. Sytuacja na rynku rosyjskim i białoruskim, gdzie te samochody są dostępne w salonach, jest bardzo trudna i tak naprawdę dostępność tych samochodów jest czysto teoretyczna. Jeżeli miałbym wymienić parę różnic samochodów ze specyfikacjami na rynek arabski versus na rynek europejski, oczywiście w zależności od marki, od modelu, można tutaj spotkać parę różnic takich jak na przykład większa, bardziej efektywna klimatyzacja, na przykład brak ogrzewanych lusterek, na przykład w samochodach z tapicerką skórzaną często spotykana jest wentylacja, brak ogrzewania. Często pojawiają się pytania naszych klientów, czy samochody z rynków arabskich posiadają ogrzewania, bo gdzieś wyczytali na forach, że auta z rynków arabskich nie mają ogrzewania. Chciałbym tą plotkę zdementować. Jak najbardziej importowane przez nas samochody mają zarówno efektywną klimatyzację, jak i ogrzewanie. Ceny Land Cruisera 300 dla naszych klientów startują od kwoty około 600 tysięcy złotych i kończą się na najmocniejszych wersjach w okolicach 800 tysięcy złotych. Oczywiście cena Land Cruisera jest uzależniona w dużym stopniu od kursu dolara. Niektóre marki mają gwarancję międzynarodową, niektóre marki nie. W przypadku Toyoty nie mamy tutaj gwarancji fabrycznej producenta, natomiast nasza firma jest partnerem firmy Car Defend Insurance, gdzie mamy możliwość przygotowania takiego ubezpieczenia gwarancyjnego, dającego możliwość pełnej opieki gwarancyjnej na ten samochód. Nowy Land Cruiser J300 to klasa sama w sobie. Ten samochód daje ogromne poczucie bezpieczeństwa, jak i pewność, że wszędzie nim jedziemy. I to są właśnie te cechy, za które ludzie kochają ten model. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeżeli samochód się podobał, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnych testach.